Tytuł kursu: Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. Moduł: Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych. Temat: Kompensata niedoborów z nadwyżkami. Dzień dobry, miło mi spotkać się z Wami po raz kolejny. Przypomnę tylko, że nazywam się Karolina Nowacka i od 10 lat jestem główną księgową w Zespole Szkół w Bukowie. Za chwilę spotkam się z panem Antonim Kurkiem, który jest przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej, oraz z panią Agatą Mrozek, która odbywa praktykę w dziale księgowości w naszej szkole. Tematem naszego spotkania będzie kompensata niedoborów z nadwyżkami. Prosiłam państwa, ponieważ chcę porozmawiać na temat ostatniego już etapu prowadzonej w naszej szkole inwentaryzacji. Pani Agata dokonała już wstępnej ewidencji ujawnionych niedoborów i szkód. Zadanie to wykonała oczywiście poprawnie. Teraz musimy przejść do drugiego etapu ewidencji różnic inwentaryzacyjnych. Pani Agato, czy wie Pani, na czym polega drugi etap? Tak, oczywiście. Drugi etap to rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i przeksięgowanie w zależności od przyczyny ich powstania i charakteru na odpowiednie konta. Zgadza się, Pani Agato, jest Pani bardzo dobrą praktykantką. Myślę, że zanim przeprowadzi Pani drugi etap ewidencji różnic inwentaryzacyjnych, powinna wziąć Pani udział w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej, która obecnie zajmuje się właśnie różnicami. Pani Agato, czy wie Pani, co jest ideą kompensaty? Kompensata jest jedną z form rozliczenia niedoborów i nadwyżek, której ideą jest domniemanie, że na skutek podobieństwa składników lub opakowań, w których te składniki znajdowały się, nastąpiła przy ich wydawaniu lub przyjmowaniu zamiana. A czy wie Pani, jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było kompensować niedobory z nadwyżkami? Oczywiście, że wiem. Muszą być spełnione pewne warunki. Zgodnie z pierwszym warunkiem, nadwyżki i niedobory muszą być ujawnione w toku tego samego spisu z natury i powstać w tym samym okresie rozliczeniowym. Drugi warunek mówi, że nadwyżki i niedobory muszą dotyczyć tej samej osoby materialnie odpowiedzialnej. Zgodnie z kolejnym warunkiem, nadwyżki i niedobory muszą powstać w podobnych składnikach majątku, np. o tej samej nazwie, zbliżonych właściwościach, co pozwala sądzić, iż nastąpiła pomyłka przy ich wydawaniu lub przyjmowaniu. Ostatni warunek mówi, że nadwyżki i niedobory muszą być stwierdzone w tym samym polu spisowym. Pani Agato, bardzo dobrze. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy kompensacie podlegają środki trwałe? Nie. Środki trwałe nie podlegają kompensacie, ponieważ kompensować można ze sobą tylko różnice inwentaryzacyjne dotyczące rzeczowych składników majątku obrotowego. Ponadto należy pamiętać o tym, że kompensacie podlegają jedynie niedobory uznane za niezawinione. Jeżeli rozmawiamy o kompensacie, to ja mam również do Pani pytanie. Jako księgową interesuje mnie ewidencja kompensaty. Czy wie Pani, na jakich kontach prowadzi się ewidencję kompensaty? Kompensatę księguje się na stronie winien konta rozliczenie nadwyżek i na stronie ma konta rozliczenie niedoborów i szkód. Ponadto pozostały po kompensacie niedobór ujmuje się na stronie winien konta pozostałe koszty operacyjne i na stronie ma konta rozliczenie niedoborów i szkód. Natomiast pozostałą po kompensacie nadwyżkę ujmuje się na stronie winien konta rozliczenie nadwyżek i na stronie ma konta pozostałe przychody operacyjne. Pani Agato, bardzo dobrze. Nie mam do Pani więcej pytań. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Pani Agato, według jakiej zasady dokonuje się kompensaty? Dokonując kompensaty, stosuje się zasadę niższej ceny i mniejszej ilości. To znaczy do kompensaty przyjmuje się niższą ilość niedoboru lub nadwyżki i niższą cenę kompensowanych składników majątku. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.